Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik jest naszym gościem. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Uczył swoich bojowców, jak podkładać bomby, wziął udział w napadzie na pociąg wiozący pieniądze, zmienił wyznanie i dokonał konwersji do kościoła ewangelicko-augsburskiego, aby móc wziąć ślub z rozwódką. Po 17 latach wrócił do kościoła rzymskokatolickiego i znów się ożenił. No i co ważne, wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. Czego uczy nas barwny i skomplikowany życiorys marszałka Józefa Piłsudskiego? No właśnie cieszę się bardzo, że dzisiaj rozpoczynamy od marszałka Józefa Piłsudskiego, bo rzeczywiście dzisiaj... Pan marzył, żebym rozmawiała o rekonstrukcji rządu, ale ja nie uległam i chcę o marszałku. Marszałek Józef Piłsudski, tak, dzisiaj niezwykle barwna postać, niezwykle piękna postać, która wpisuje się przepięknie w historię Polski. Dzisiaj bodaj rocznica urodzin marszałka, czego nas uczy patriotyzmu przede wszystkim, przywiązania do ojczyzny. Bardzo skomplikowany miał życiorys, ale piękny. No, muszę powiedzieć, jeszcze w czasach licealnych zaczytywałem się w jego książkach, w jego życiorysie, jaki miał niezwykły zupełnie na tym tle. No, można powiedzieć, życiorys takiego polityka jak ja jest niczym. A ja myślałam, że pan powie, że można się nauczyć tego, że człowiek popełnia błędy i może z nich wyjść. Oczywiście, no to tak, tak. Każdy człowiek, marszałek Józef Piłsudski był wielkim politykiem, świetnym strategiem, także bardzo otwartą postacią się przypomina przy okazji Piłsudskiego także czas traktatu wersalskiego w kwestii jego relacji z Dmowskim, z ówczesnymi politykami. No, też było ciężko, można powiedzieć, że człowiek otwartym umyśle, niezwykle otwartym. Dzisiaj Zgromadzenie Narodowe uczci 150. rocznicę urodzin marszałka, będzie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. A czy jest według pana jakiś Piłsudski naszych czasów? Tak powiedziałem, jak pani powiedziała o Józefie Piłsudskim, to od razu mi się kojarzyło słowo patriotyzm. Więc takich patriotów zapewne jest wielu. Nie wiem, czy pani myśli o życiu politycznym, tak? O życiu politycznym. O wielkich politykach. Tak? Mm. Wielkim politykiem jest Jarosław Kaczyński z całą pewnością. Jest politykiem, który ma wizję określoną, jest strategię. Jak Piłsudski? No jest człowiekiem o wielkiej wizji z całą pewnością. Proszę zobaczyć, sytuacji trudnej dla prawicy potrafił być architektem, który nas wszystkich połączył. No i widać, że są dobre efekty. No i teraz wracamy do współczesności, chociaż Jarosław Kaczyński jest jak najbardziej współczesny, ale pytanie było takie na poły historyczne. Czy gdyby potwierdziły się enuncjacje prasowe i nie tylko, że to Mateusz Morawiecki stanie na czele rządu, to miałoby to dla ekipy Solidarnej Polski jakieś znaczenie? Panie redaktor, nie będę się odnosił do żadnych informacji medialnych dotyczących jakichkolwiek zmian, jakichkolwiek dyskusji w tym temacie. Byłoby to z mojej strony nieuczciwe. Nie mam żadnych informacji na ten temat, więc nie odpowiem również Ale na pani to nie pytanie. Nie chodzi o informacje, tylko o pana zdanie. Ja sformułowałam pytanie. Więc dosyć byłoby nieuczciwe wobec słuchaczy Radiowej Trójki, gdybym w jakikolwiek sposób się odnosił. Każde moje odniesienie się byłoby tak naprawdę stanowiskiem. Więc pozwoli pani, że uniknę tego pytania. Byłoby to, jeszcze raz podkreślam, nieuczciwe wobec słuchaczy Radiowej Trójki. No dobrze. Bez względu na wszystko, Polska jest najważniejsza, napisała Beata Szydło na Twitterze. Czy uczciwie byłoby, gdyby się pan odniósł do tego? Bo to było na Twitterze, to nie jest żadna spekulacja. Dla wszystkich polityków, tak patrząc też w kontekście tego, jak rozpoczęła pani rozmowę o Józefie Piłsudskim, Polska jest najważniejsza, powinna być najważniejsza dla nas wszystkich. Dobro Polski. Zawsze Ale jeśli się o tym pisze, serce. To co to znaczy? To znaczy, że Polska jest... W związku z rocznicą marszałka, myśli pan? To znaczy, że Polska jest najważniejsza. To znaczy, że każdy polityk ma prawo to napisać, Taka to co myśli. Taka partia była, Polska jest No też była kiedyś, tak, to prawda. Ale ja mówię o czymś zupełnie innym. Nie mówię o żadnej partii, mówię o tym konkretnym zdaniu. I to tak w kontekście Józefa Piłsudskiego, wielkiego patrioty. No dobrze, to teraz pan będzie znowu pewnie unikał odpowiedzi, a ja zadam pytanie. Otóż pana kolega z kierownictwa resortu, wiceminister Patryk Jaki, który nie unikał odpowiedzi, a był pytany o to, czy szef Zbigniew Ziobro jest pewny swojej pozycji w rządzie, powiedział: nie wierzę, że ktoś by chciał zniszczyć koalicję, która dobrze działa, mamy dobrą drużynę, lojalną wobec szefa, dlatego nie sądzę, żeby ktoś chciał rozbijać koalicję. Dlatego stosunkowo czujemy się spokojnie. Czy w ogóle taki wariant zmian głębokich jest
rozważany i jak rozumiem w ich następstwie wyjście z koalicji? Muszę rozczarować panią redaktor, jeszcze raz powiedzieć, że nie będę się odnosił do żadnych tego typu wypowiedzi, zarówno mojego kolegi z ministerstwa, jak i jakichkolwiek doniesień medialnych na ten temat. Byłoby to nieuczciwe i zresztą powiem więcej. Ja kilka tygodni temu miałem okazję być u pani redaktor i pytała mnie pani dokładnie o to samo. I powiem tak. No nie, bo nie było cytatu Patryka Jakiego, to nie było dokładnie to samo. Pani premier nie napisała tego na Twitterze, co napisała. Nie było nazwiska Mateusza Morawieckiego jestem politykiem, który stara się być umiarkowany, wyważony w swoich wystąpieniach, w swoich wypowiedziach i powtórzę to, co kilka tygodni temu. Ani nie jestem adresatem pytania dotyczące tego, co panią interesuje. I chcę po prostu powiedzieć, że to byłoby nieuczciwe, żebym ja tutaj po prostu, przepraszam, wywnęczał przed panią i mówił o pewnych rzeczach. Ale co z tym nieuczciwego? Rozumiem, że pan nie chce. Co do których mówię, mam wyłącznie medialną wiedzę. Taką samą jak pani. Może pani ma większą nawet. Dobrze, nie będę pana męczyć. Nie rozumiem, ale odczuwam empatię. Może tak to ujmę. Empatię wobec mnie? Wobec pana. żeby pan się nie wił już. Dziękuję bardzo. Wobec pana ministra wijącego się nieco. Odczuwam empatię, aczkolwiek nie rozumiem. Nie, ja myślę, że to jest, wie pani, uczciwość też wobec słuchacza, bo to nie chodzi o to... Uczciwie rozmawiamy, prawda? Więc trzeba, uczciwość się należy radiosłuchaczom. No ale każdy ma własne zdanie. Jeżeli pan nie przekazuje własnego zdania, to ja nie wiem, czy co to ma wspólnego z uczciwością. Ani to jest nieuczciwe, ani to jest uczciwe. Odnoszenie się do czegoś na przykład medialnego, bo wiadomo, że pani pyta w kontekście rekonstrukcji rządu, jest nieuczciwe, bo nie mam wiedzy w tym zakresie. Koncentruję się na swoich zadaniach, które mam w rządzie. Jak pani dobrze wie, zajmuję się kwestią dzieci, wzmacniania polskich obywateli. Byłem niedawno w Brukseli. Szkoda, że nie rozmawiamy o tym. Czy na przykład rodziny polskiej na Islandii. Ale Polska jest najważniejsza. Gdzie wystąpiłem. No właśnie, skoro Polska jest najważniejsza, to rozmawiamy. Rozmawiajmy także o tym, bo Polska to jest właśnie to, także działanie w obronie naszych obywateli. Na Islandii chociażby, gdzie jedna z instytucji odebrała dzieci polskiej rodzinie, więc szkoda, że o tym nie rozmawiamy, bo to jest właśnie Polska także. A możemy o projektach ustaw bardzo dotyczących proszę. Sądu Najwyższego i KRS-u? Bardzo proszę. I będzie uczciwie. No zapewne. Będę miał więcej wiedzy. Jutro Sejm się zajmie nimi w drugim czytaniu. Wiceminister Marcin Warchów wskazywał podczas posiedzenia Komisji na niekonstytucyjność co najmniej jednego zapisu o skardze konstytucyjnej. A pani poseł Pawłowicz mówiła, z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra i uważam, że zapis jest wprost jaskrawo sprzeczny z konstytucją w swoim brzmieniu. Czy posłowie, którzy są w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli także pan, jeśli tego typu zapisy zostaną, czyli zapisy, o których już teraz można z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością powiedzieć, że są niekonstytucyjne, będą za nimi głosować z powodu umowy politycznej, jeżeli będzie taka potrzeba? Nie, ja zacznę może od pani profesor Pawłowicz, którą cenię, szanuję jako posła. To jest niezwykle merytoryczna osoba. Miałem okazję z nią współpracować i współpracuję. Chcę powiedzieć, że każdy poseł ma prawo wyrazić swoje wątpliwości w tym zakresie. Natomiast, jak pani doskonale wie, tym organem, który rozstrzyga tego rodzaju wątpliwości, jest Trybunał Konstytucyjny. I to ja wiem, że to niestety trochę... A nie trochę... pan minister Warchoł. Nie, no... Pana doktora Warchoła bardzo cenię również. On również ma prawo mieć wątpliwości. I ja mam bardzo często wątpliwości natury konstytucyjnej. Ale nie jestem od tego, żeby ostatecznie przesądzać o pewnych rzeczach. Tutaj, jeżeli chodzi o mojego kolegę, pana ministra Marcina Warchoła, chodziło raczej o techniczną stronę. Jeżeli będzie rzeczywiście kwestia, nie wiem, możliwości złożenia skargi nadzwyczajnej, to może to dotyczyć tak wielu orzeczeń prawomocnych, tak wielu, że może być pewien problem natury technicznej. On o tym mówił w czasie posiedzeń Komisji Sprawiedliwości. Pani profesor mówiła o wątpliwościach natury konstytucyjnej, ale mówię jeszcze raz, nam się wielokrotnie zdarza coś takiego i to nie jest nic nadzwyczajnego. To dziennikarze nadmuchali taki wielki balon, gdzie tak naprawdę to jest wielki problem, bo ktoś żeby to wyrazi. Żeby dziennikarze, no to można by było bezpośrednio sensu słuchaczami trójki rozmawiać. Dobrze, lepiej by było, rozumiem, dla niektórych, żeby milczeli posłowie, nie dzielili się żadną refleksją. Przecież nic takiego nie powiedzieli.
powiedziała pani profesor. Coś, co by mogło, nie wiem, ścinać wszystkich z nóg. Przecież takie zdania pojawiają się wielokrotnie w Sejmie. To jest rzecz zupełnie naturalna. A jednak trochę ścięło. Panie ministrze, zatrzymania kolejnych trzech osób podejrzanych o korupcję przy reprywatyzacji w Warszawie zbiegły się z posiedzeniem komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Jednym z beneficjentów tej reprywatyzacji jest mąż pani prezydent Warszawy. Oczywiście zwolennicy tezy, że nic nie dzieje się przypadkiem, powiedzą, że to nie jest zbieżność losowa, ale czy jest jakiś skuteczny sposób, żeby nie powiedzieć nakłonienia, żeby nie powiedzieć zmuszenia prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz do stawienia się przed komisją? No jest rozważana kwestia doprowadzenia poprzez prokuraturę świadka czy biegłego przed komisję weryfikacyjną. Natomiast rzeczywiście te grzywny, które jako ten instrument, który może być nakładany na przykład na świadka, który uporczywie nie chce pojawiać się przed tą komisją, która przecież dąży do wyjaśnienia tego całego mechanizmu patologii, który działał przez całe lata, że ten instrument jest nieskuteczny, bo pani prezydent Gronkiewicz-Waltz nie chce się pojawić przed komisją i to w żadnym charakterze. Także i świadka, także wczoraj się nie pojawiła, a pewnie dzisiaj też się nie pojawi. Wczoraj na pewno się nie pojawiła i to pokazuje po prostu, jaki to jest polityk. Jest osoba, która za nic sobie ma równość wobec prawa. To, co z konstytucji wynika, to gdzie bardzo często pani prezydent mówi o konstytucji, mówi, że to jest coś jest niekonstytucyjne, a jednocześnie nie chce uznać tego, że jest równość wobec prawa. I w tej sytuacji dziś, kiedy ona już nie jako prezydent, jako świadek w odniesieniu do kamienicy, no, gdzie tam w tle pojawia się jej krew, jej osoby, z którymi jest związana, nie chce również, się pojawić przed komisją. No to jest skandaliczne. No ale to znaczy, że nigdy nie chce pojawić się. No przecież ludzie, no, powiem pani wprost, jak co się mówi na mieście. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz po prostu powinna podać się do dymisji. Powinna odejść z polityki. Powinna już dawno być wyrzucona z Platformy Obywatelskiej. Proszę zobaczyć, o czym my rozmawiamy. Państwo sobie wyobraża sytuację, że polityk, na przykład z obozu Prawa i Sprawiedliwości, nie pojawiałby się uporczywie przed jakimś organem w charakterze świadka? Czy ja na przykład, gdy jestem przesłuchiwany w prokuraturze, bym się nie pojawiał, bo ja bym uważał, że jestem wielkim wiceministrem? Przecież to pokazuje najlepiej, jakim jest politykiem. I nie dziwię się, że ta skala patologii była tak wielka. Jeżeli tak za nic sobie ma prawo w tym momencie, to tak samo było przez całe lata. Panie ministrze, był pan samorządowcem. Kiedy słyszy pan, że rozważane jest to, by wybory burmistrzów, prezydentów i wójtów odbywały się w sposób pośredni, to co pan myśli? Gdzie jest rozważane? Ja nie słyszałem Sprawie o... i Sprawiedliwości, nie, ja nie tudzież są typu takie podpowiedzi Prawu i Sprawiedliwości, że może tak być, no takie rozwiązanie miałoby być sądowane. Pani coś więcej być może wie niż ja znowu. Natomiast nie jest rozważane, tak? Ja nie słyszałem o takim pomyśle. W tej chwili mogę tyle pani uczciwie powiedzieć. Natomiast to, że byłem samorządowcem, upoważnia mnie do zdania, że powinna być głęboka reforma, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą. Głęboka reforma. Bo byłem samorządowcem, a to oznacza, że w 2014 roku przeżyłem wybory, w których ogromna część głosów była chociażby nieważna. Że dzisiaj słyszę, że ktoś mówi, że zagrożenie dla przeprowadzenia wyborów, to co się działo? Jaka skala kompromitacji była ostatnio? Panie ministrze, musimy kończyć. Szkoda. Szkoda, teraz się pan ożywił. Ale zmniejszenie okręgów do 3-4 mandatów. To co to da, oprócz tego, że prawdopodobnie wygra Zjednoczona Prawica, czy też Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska? Pani redaktor, a organizowanie wyborów przez tych, którzy uczestniczą w tych wyborach, to jest lepszy pomysł? Dlaczego o tym nie rozmawialiśmy jakiś czas temu, kiedy była tworzona ordynacja wyborcza? Tylko rozmawiamy o tym, jak będą okręgi tworzone. A może o okręgach w Senacie porozmawiamy, bo to też jest ciekawe. I to pytanie musimy już niestety bez odpowiedzi. Pan tyle pozostawił bez odpowiedzi, to także to pozostanie. Wiceminister Michał Wójcik. Dziękuję bardzo. Solidarna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica. Beata Michniewicz, dziękuję.